tvpodkarpacie.pl. Bez zakłóceń postępują prace budowlane związane z uzbrojeniem obszarów inwestycyjnych na terenie zagórskiej podstrefy ekonomicznej. Niebawem spodziewamy się zakończenia robót budowlanych. Również inwestor, który pojawił się w strefie, firma Tripoland, zakończyła właściwie już budowę klimatyzowanej hali przemysłowej. A to oznacza, że do otwarcia fabryki pozostało coraz mniej czasu. Jednak gmina Zagórz na tym nie zamierza poprzestawać. Po to wykonujemy te prace, żeby zwiększyć atrakcyjność tego terenu, żeby sprzedać kolejne działki, a przede wszystkim, żeby nasi mieszkańcy mieli pracę, bo to jest najważniejsze. A jest to również bardzo korzystne dla gminy, bo z tego tytułu wpływają do gminy podatki. Od samej firmy Tripoland szacujemy, że to powinno być około 500 000 rocznie. Biorąc pod uwagę trudną sytuację, w jakiej są wszystkie samorządy, jest to znaczący zastrzyk finansowy. Dlatego też kolejni inwestorzy są na wagę złota. Staramy się o tych dodatkowych inwestorów i w tej chwili czekamy na decyzję władz strefy na pozwolenie rozbudowy działalności przez jedną, rozwoju działalności przez jedną z firm, która w strefie już pracuje. Jest to inwestor włoski. Jeśli będzie zgoda, to zostanie rozbudowana jedna z hal. Zostanie tutaj w Zagórzu sprowadzona bardzo innowacyjna technologia, której w Europie jeszcze nie ma. Jest wykorzystana wyłącznie w kilku firmach na świecie. I na dodatek powstanie przynajmniej 30 nowych miejsc pracy w branży motoryzacyjnej. A co najważniejsze, do utworzenia kolejnych firm w strefie chętnych nie brakuje. Jedna z firm była zainteresowana powstaniem tam budową elektrowni fotowoltanicznej. No niemniej jednak to wymaga odpowiedniego przygotowania planistycznego. Więc inwestycja została wstrzymana, ale na tym nie koniec. Delikatne sygnały do nas wpływają. Ja myślę, że jak uzbroimy tą strefę, przeprowadzimy odpowiednią akcję promocyjną. Jest tam trzy bardzo dobre działki. O jedną z działek już jeden z inwestorów podpytywał, czy byłaby możliwość sprzedaży tej działki. Więc pozostaje tylko czekać na kolejne przedsiębiorstwa, a co wiąże się z tym, na nowe miejsca pracy. tvpodkarpacie.pl